Zacznijmy się w tym samym miejscu mniej więcej, tak? Czy... No zobacz sobie, pod M masz mapę. I teraz tak, na mapie, jak są te takie niebieskie portale... Czekaj, bo ja się jeszcze nie załadowałem. Mhm. Dobra, czekaj, niech się zaloguje, to będzie patrzył. Ja już jestem, no, ale... To tak, weź no. M i tak, niebieskie portale to są dwa, czasami są trzy na mapie. I to jest coś takiego, że po jakimś czasie, tam gdzie jest ten portal, są drzwi takie zakluczone łańcuchami. I po jakimś czasie po prostu te drzwi same się otwierają, jest portal i wracasz do lobby z tym, co masz. Te takie kartki jakby, to jest coś takiego, że na mapie po, mi się wydaje, że poniżej jak jest 5 minut, zresztą z lewej strony, jak macie minimapę, widać, że 14 minut teraz jest ponad, a jak jest ponad 5 minut, powiedzmy, że ponad, poniżej 4, pojawiają się w losowych miejscach na mapie portale, gdzie podchodzisz do portalu, klikasz F i po prostu, wiesz, kastujesz, żeby stworzyć portal pod siebie. Minus jest taki, że na minimapie wszyscy gracze widzą takie falowanie mapy, czyli cię słyszą. A jak masz tą kartkę w ekwipunku, to wszystko jest po cichu. Okej. Okay. A te tam, co masz taki kozioł, okay. Co masz taki topór i ta kosa, to są bossowie. I jest wilkołak i cyklop jeszcze. No zresztą to widać. No, faktycznie jest. No. Najłatwiejszy chyba jest ten z toporem, bo jest taki, no... No i pod G macie pochodnie. Tam jest jakiś człowiek, patrz. Dobra, a to jak podniemy? Jest podobna zasada jak w Dark and Darker? Można podnieść kogoś? Znaczy, przerwało ci mnie chyba. Czy można się podnosić? Tak. Tędy można iść. Wow. Czy ja muszę nawet uważać? Jest friendly fire? Jest friendly fire. No okej, okay, to muszę uważać, dobra. Ty faktycznie tam jest koleś. To jak nie mimik książkowy. A nie, to nie jest gość, dobra. Mam jakieś na pierścionek na resisty, jakieś dziwacze. No to wiesz. Bierę. A, to są mopki. Dobra, to ja... zalatają książki. Ciężko mi stwierdzić. Czekajcie! Okej, okay, czyli mam graba. Starajcie się w głowę celować. No, spoko. A powiedz mi, będzie się zamykał obszarek Dark and Darker? Nie. O! Tutaj na stołach są różne szklaneczki, więc też możecie popodnosić. O kurwa, mi zajebał. Wow, sorry. O Jezus. Chciałem uderzyć w tego, w tego stworka i ciebie też uderzyłem przy okazji. Okej, to jest lepsze. I po biemu. Nie tego po plecy. Tylko, że czemu... Ja! O Boże, ja dostałem. Dobra, zdaję chyba. Tutaj jest jakiś dagger, zobacz sobie. Sorry. No. Może jest trochę lepszy niż ten, co jeden, masz. Jeden, bo ja tobie też przypierdoliłem go, nie zrobala. O, podniosłem. Physical 80. Tak? Nie, jest identycznie taki sam. I co to za runa tutaj? Activate Resurrection Stone. No, też są. Są na siłę, jest na szybki bieg, czy tam poruszanie się, już teraz nie pamiętam. A, czyli jak on jest tym kamieniem, to ja nie mogę go uderzać, bo za zerem wtedy walę. Jak jesteś rogalem, to radzę od tyłu podchodzić i atakować prawym, to wtedy wbija dwa sztylety w plecy. A, okej. Okay. To ja na mieczach gram na razie, więc tak może mówisz, lepiej by było. No. Może mogę sobie wziąć... No, kurwa, ten bandaż sporo leczy, no.
tego Swordsmastera mogłeś sobie wziąć. Dobra, może tędy można iść? No, w sumie tak. O, jest portal, widzicie to niebieskie? Tędy w razie będzie można uciekać. I jak ogólnie planujecie ucieczkę, to najlepiej się cofać dokładnie tak samo jak się szło, bo wtedy macie pewność, że wszystkie moby nie żyją. Okej. Okay. Pewnie i tak się skończy potem totalnym paniką. Idę. Wow. Ej, plecy Vati masz. Wiem, już dostałem raz. O, wow. A ty strzelu tam po plerach palisz. Ale kurde, właśnie to w plecy jest fajne, no. Wiesz, co zajebuję na hito, tak można powiedzieć. No. No to zeskacz tam na dół i go walcz w plerach. Okej. Okay. Dobra. Tu można biegać? Nie można, nie? No. Pod G macie pochodnie, ale będzie więcej widać. A ty, co to jest rytuał scroll? To jest chyba ta kartka, co ci mówiłem, nie? Czy nie? No to ja mam taki. No to wtedy ty będziesz otwierał portal, bo ciebie nie będzie słychać. A właśnie, jak rozwalacie beczki i tak dalej, tam jest kasa w środku. O. Okej, okay, ale ja nie wiem, czy ja daggerami mogę rozwalić, bo chyba muszę swordem, nie? Nie, możesz, tylko przytrzymać, no, tak. Albo więcej razy zaatakować musisz. Tak samo okay, tutaj, okay, te, okay. Nie? Dobra, okej, okay, ja tu otwieram, zobaczymy co będzie za tymi drzwiami. Utaszasz kogoś zabił. Nie. Spokój, cisza, póki co przynajmniej. Jest jakiś dagger. Jestem ciekaw, czy mogę ci go dać, czy wyrzucić. Wrzuciłem? Wrzuciłem, zobacz. No, tylko że czekaj, nie mogę myszką ruszać, nie wiem czemu, co jest, kurwa. O, teraz już mogę. Ja mam takie też lagi momentami. Iron Dagger. Dobra, na wprost jeszcze można ich powybijać. Te muchy są najgorsze. Portal w ogóle. A powiedz mi, wszyscy możemy uciec z jednym portalem, czy potrzebny jest portal? Nie wiem, bo to jest pierwsza moja mapa z kimś. Okay. Raczej tak, bo to było bez sensu, jakby kurde, z trzech każdy musiał gdzie indziej biec. Co jeszcze dla ciebie jest? To jest jakiś Blessing of Speed. Ale to działa chwilowo, bardzo krótko. Okej. Okay. Tu mam jakieś, kto znosi kloty? Pewnie ty maguchem, nie Marcin? Tak, tak. Jakiś coś tu mam do ciebie. Jestem tutaj koło ciebie? Tak, jestem. To chyba do ciebie to. Po co wam masz? A, dobra. O, Midasa, fajnie. Dobra, bo teraz będę chciał... Gdzie jest Damian? Tu jest Damian. Tu jestem. Masz plate, hełm, tym co zabiłeś na mnie przed chwilą. Możesz sobie podnieść. No już biorę. I zielony. No jeszcze tych przed nami rozwalimy i można uciekać do tyłu. Chyba, że ty Damian chcesz otworzyć tu portal i w razie żeby tylko tam wbiec. No dobra. A my się tu pobawimy z chłopakami. Kurde, za daleko. Jest otwarty. Git. Daj, Robert. A dobra.
dobrze, szpat. Gdzie tu jakiś miecz jest? Common Sword. Jeszcze przed nami można iść, bo widzę stąd, że jest skrzynia. Jeszcze zobaczę na szybko, czy coś jest gdzieś skitrane. To jest pełno duchów ogólnie. No jeszcze mam ile? 4 minuty, więc można pokombinować. Jak ktoś zaatakuje, to można się cofnąć do portalu momentalnie. Dobra, to ja spróbuję wywabić tych. Mam jakiś status taki, jakby mi... Kurde. Coś wprost... Stowe do... Znaczy ja dałem ci ten Frost Armor. Mogę pulnąć ducha? Mogę pulnąć ducha. Jakieś łapki ze mnie wyłażą i biją. No właśnie to jest to, co mówiłem. Tam po ile biją, widzisz w ogóle? Mało, tam słabe te, cholera. O, miecz. A to Robert sobie weź. O, to bardziej. No dobra. Skrzynia. Otwieram. Nie wiem, może ktoś będzie chciał. A właśnie, jak jakieś macie rzeczy i zamienicie je na inne, to te, które mieliście, od razu usuwajcie, bo one są za zero do sprzedania. Od razu wyrzucajcie je. No dobra, mi się wydaje, że już można powoli wracać. Co jest, kurwa, czemu nie mogę tego wyciągnąć? Czego? No nie mogę sobie zamienić na dagery z powrotem. O, teraz mogę, dobra, za dużo miejsc. Nie wiem, co chodziło. Miałem miejsca w chuj, ale... O, kawałek dalej, drugi się pojawił portal. Jakiś Blood Moon Rising jest. Tak, tak, teraz trzeba po prostu iść jak najszybciej, bo jak nie zdążysz ileś tam minut, to po prostu cię zabije. Okej, to ja otwieram ten drugi portal. A to możemy wszyscy wyjść jednym, czy nie bardziej? Nie, nie możemy. Znika. Tak, o, pozdro, ja szukam czegoś nowego. Takie mapka, gdzie tutaj mam dziś. Tam dalej jest. Cofnij się dalej, to tam był. Kurwa, na mapce to ja nie widzę nigdzie portalu. No cofaj się po prostu, to jak szliśmy. Ale... Tam był. Dobra, widzę, no ale... Podejdź do niego, kliknij F i go otworzy. Na mapie go nie widziałem. No bo ich nie ma na mapie. Są tylko te duże. Aha, to duże jest co innego niż to, co na ziemi jest, okej. Okay. Retro to lobby, nie? Od razu. Nie wiesz, że przeżyliśmy pierwszy.